Ciao a tutti, Polina Więzik, kanał Italialo. Witam Cię w kolejnym odcinku Włoskiego z serialami. Zapamiętajcie, czwartek wieczorem to jest pora na włoski z Italiolo, co drugi tydzień włoski z serialami dla takich osób bardziej zaawansowanych, ale także dla tych z Was, którzy uczą się po prostu zwrotu wyrażeń, niekoniecznie jeszcze wnikając w gramatykę. No a co drugi tydzień ekspresowy kurs od zera dla osób początkujących albo dla osób, które sobie chcą po prostu pewne rzeczy powtórzyć. Dzisiaj, moi drodzy, w tym odcinku będę mówić jeszcze raz o serialu Suburra. A to dlatego, że zaczęłam go oglądać znowu, w sensie trzeci sezon, pakując kalendarze dla Was, które już, moi drodzy, prawie wszystkie sprzedałam. Także jak ktoś jeszcze nie kupił, to www.italiolo.pl zostało kilkadziesiąt sztuk, można sobie wykupić. Na pewno do świąt do Was dotrze w przeciągu kilku dni. Moi drodzy, Suburra, ja powinnam tak naprawdę obejrzeć jeszcze raz drugi sezon, bo drugi sezon oglądałam zaraz po porodzie i niewiele z niego pamiętam. Ale trzeci, na razie po tym jednym odcinku, który obejrzałam, zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego serialu na Netflixie, to bardzo Wam go polecam. Ze różnych względów, o których mówiłam w poprzednim odcinku. Poprzedni odcinek był poświęcony słowu la laurea i laurearsi, dlatego ten fragment Suburry nie był taki bardzo reprezentatywny. Dzisiaj zobaczycie troszeczkę bardziej reprezentatywne fragmenty, a to dlatego, że chciałabym nawiązać troszeczkę do mojego odcinka, któregoś wcześniejszego włoskiego z serialami, w którym mówiłam o słowie cazzo i tam, wydaje mi się, pojawiło się takie wyrażenie, które podałam, sticazzi, czyli chuj z tym. Tak kulturalnie, czyli nieważne. Nieważne i co z tego, i tak dalej. Nie przejmuj się tym. Oczywiście jest to wulgarne wyrażenie. Pojawiły się takie komentarze pod tym filmem, że Sticazzi na północy rzeczywiście w Mediolanie ma takie bardziej entuzjastyczne wybrzmienie. Wybrzmiewa bardziej entuzjastycznie. Jeżeli coś nam się podoba i entuzjastycznie chcemy zareagować, to możemy tego Sticazzi użyć. Ale my jesteśmy, moi drodzy, w serialu Suburra na południu, bo jesteśmy w Rzymie. I tam absolutnie to Sticazzi to jest takie i co z tego, i uj z tym i tak dalej. Przepraszam tutaj za wulgarność, no ale mówimy o wulgarnych wyrażeniach. Chciałabym Wam zaprezentować, bo akurat w tym pierwszym odcinku trzeciego sezonu dwa razy się pojawia to wyrażenie dokładnie w takim kontekście i chcę Wam teraz te scenki pokazać. Piorze. Sai come si è incazzato Manfredi quando lo sa? E sti cazzi. Ma c'è quel bel monolocale. Vabbè, capito tutto, no? Zia Angè, ma cambia tono che devo lavorare insieme. Ricordate che è stata un'idea mia. E sti cazzi la dobbiamo portare a casa in due, è chiaro? W pierwszej scenie mój ulubiony bohater, Spadino, przejmuje jakby schedę po swoim bracie, który, po bracie chyba brat, już nie pamiętam, który trafił do szpitala, więc on jakby staje się głową rodziny cygańskiej, tej mafii cygańskiej, romskiej. No i jakby nie przejmuje się, że zajął ten najpiękniejszy apartament, bo teraz on rządzi, tak? Poznajmy też jego tutaj narzeczoną, żonę Angelikę, która jest w ciąży. No i w drugiej scence ona właśnie z inną kobietą mafioza, bo są dwie takie kobiety mafii, idą tam porwać pewne dziecko, no fajnie, idą sobie porwać. I też jedna mówi, ale to był mój pomysł, a druga odpowiada, sticazzi. I co z tego? I co z tego? Kogo to obchodzi? Nieważne. Więc tutaj jeszcze nawiązuję do tego wyrażenia sticazzi, które bardzo, bardzo wyraźnie tutaj jego zastosowanie w tych dwóch scenkach widać. To tak, żeby uzupełnić tamten odcinek, bo wywołało to słowo duże zainteresowanie Wasze. Natomiast teraz chciałabym Wam zaprezentować fragmencik, którym się rozpoczyna trzeci sezon i w którym pojawia się zwrot farcela, czyli dać sobie radę. Dai, monta su. Dai. Dai che ce la fai. Hai visto che ce l'hai fatta? Samurai, to jest samuraj, czyli główny mafiozo rzymski, jako dziecko. Mafiozi mają to do siebie, że bardzo lubią konie i mają własne stadniny, tak, jeżeli chodzi o stereotypy, więc tutaj jakby w ten stereotyp mafioza wchodzimy. No, mama go sadza na konia, czy każe mu wejść na konia, su, do góry, monta, właś, daj, dasz sobie rady, dajesz, właś tam, no weź, daj, to jest to daj. Ce la fai, czyli dasz
rady, ce la fai, dasz sobie rady. I ten czasownik, mówię o nim więcej w mojej lekcji premium, o ci i ne, i w ogóle tam mówię o takich fajnych wyrażeniach z ci, więc polecam Wam ją, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, można sobie ją wykupić na mojej stronie www.italiolo.pl. On się odmienia tak bardzo charakterystycznie, bo w bezokoliczniku wygląda dziwnie, farcela, i odmienia się z tym cela na początku, bo wiecie, zaimki w języku włoskim wszystkie idą przed formę czasownika i wygląda on tak w czasie teraźniejszym. Ce la faccio, znacie może takie wrażenie, non ce la faccio più, już nie daje rady. Ce la faccio, ce la fai, ce la fa, ce la facciamo, ce la fate, ce la fanno. Zobaczcie, że to jest bardzo, bardzo, bardzo logiczne, prawda? To ce la się nie odmienia, a potem normalnie odmieniamy fare. To nie jest trudny czasownik. On się robi troszeczkę trudny, jeżeli chcemy go odmienić w czasie przeszłym. I zobaczcie, że w tej scence pięknie to widać, bo jak już samuraj wszedł, Valerio, wszedł na tego konia, to mama mówi... ce l'hai fatta, czyli dałeś sobie radę, udało Ci się, ce l'hai fatta. Czyli co się tutaj dzieje? Znowu to ce la idzie na początek, odmieniamy ten czasownik z avere, ponieważ nie jest to czasownik zwrotny, nie ma tam żadnego si, i odmieniamy końcówkę participio passato do tego la, bo to la to jest zaimek do pełnienia bliższego, tutaj nie zastępuje ten zaimek niczego, bo to jest tak zwany verbo pronominale, to jest czasownik, taki trochę jak phrasal verb, coś takiego. I co się dzieje? Ce l'ho fatta, ja dałem radę, udało mi się, ce l'hai fatta, ce l'ha fatta, zobaczcie, cały czas jest to fatta, nie odmienia się to do osoby, ale odmienia się właśnie do tego la. Dlatego jest ten czasownik troszeczkę problematyczny w czasie przeszłym. Ce l'abbiamo fatta, ce l'avete fatta e ce l'hanno fatta. Jeżeli coś Wam się udało, na przykład zdaliście egzamin, możecie powiedzieć sì, sì, l'esame è andato molto bene, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Udało mi się. Czasownik farcela taki bardzo, bardzo używany. Jeden z tych verbi pronominali najbardziej używanych. Kilka więcej daję właśnie, podaję w lekcji o ci i ne i tam też troszeczkę tłumaczę, jak to ci i ne funkcjonuje i że czasami właśnie niczego nie zastępuje, tak jak w tym czasowniku farcela, bo to cela tak naprawdę niczego tutaj nie zastępuje. To jest po prostu taka cząsteczka, która nadaje czasownikowi fare nowe wrażenie. Stąd moje porównanie tego czasownika do phrasal verbs, bo phrasal verbs w języku angielskim polegają właśnie na tym, że dodajemy do czasownika, który ma jedno znaczenie, jakiś elemencik, który zmienia jego znaczenie. Prawda? Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Możecie sobie obejrzeć jeszcze raz tą scenkę, żeby zapamiętać lepiej to wyrażenie farcela. No i gorąco Was zachęcam do obejrzenia, nawet jeżeli już widzieliście, jeszcze raz pierwszego odcinka trzeciego sezonu Suburry, bo w ten sposób sobie utrwalicie jeszcze raz to wszystko, o czym w tym odcinku zostało powiedziane. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Widzimy się za tydzień, w czwartek. Polecam Waszej uwadze jeszcze raz mój kalendarz na rok 2021. No i co? I dzięki. Ci vediamo!